Serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym naszym spotkaniu, na webinarium organizowanym przez portal mgo.pl. Nasz dzisiejszy temat to trzecie oko, jak organizacja może wspierać równość i różnorodność. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska i będę to spotkanie dla Was prowadzić, a naszą prezenterką jest Agata Teutsch. Kilka słów na temat Agaty. Jest aktywistką, ekspertką, jest też trenerką certyfikowaną antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Stworzyła Akademię Treningu BENDO, program edukacji antydyskryminacyjnej Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami oraz Dziewczyńskie Centrum Mocy. Jest też założycielką i członkinią Fundacji Autonomia, członkinią grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Przypomnę też, że nasze spotkanie odbywa się w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i ten projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przedstawienie i za całe wprowadzenie i przede wszystkim bardzo dziękuję też za zaproszenie do poprowadzenia tego webinarium, ponieważ temat równości, różnorodności przy organizacji wydarzeń jest ważny i tak sobie myślę też, że jesteśmy w okolicach 8 marca i ta kwestia wrażliwości na różnorodność i przeciwdziałania dyskryminacji szczególnie teraz może wybrzmiewać. Witam wszystkich serdecznie na webinarium i zapraszam do poszczególnych etapów tej prezentacji. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy przechodzić przez różne etapy związane z planowaniem, organizacją i realizacją wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych i innych pod takim kątem, żeby one były bardziej włączające, bardziej różnorodne i realizowały zasady równości. I celem tego webinarium jest to, żeby wesprzeć Was, Państwa, z jednej strony w organizacji tego rodzaju wydarzeń pod jakby uwzględniających równość i różnorodność, z drugiej strony też te rzeczy, o których będziemy mówić, można próbować integrować do codziennej działalności organizacji i także wewnętrznych jej sposobów funkcjonowania, planowania, podejmowania decyzji i tak dalej. Chcemy sobie zadawać takie pytanie, po co w ogóle się tym zajmować. Myślę, że większość z osób, które siedzi teraz przed ekranami komputerów, smartfonów i bierze udział w tym webinarium, nie stawia sobie tak wprost tego pytania, ale warto sobie też czasem powiedzieć kilka rzeczy. Dla mnie taką podstawową kwestią jest kwestia etyczna i kwestia związana właśnie z podejściem takim, które mówi o tym, że równość wszystkich ludzi, uwzględnianie różnorodności jest po prostu ważne z punktu widzenia, nie wiem, zasad demokratycznych i sprawiedliwości społecznej. Ale też możemy brać pod uwagę takie argumenty, które są, powiedziałabym, odnoszą się bardziej do praktyki funkcjonowania, więc dzięki uwzględnianiu równości i różnorodności podnosimy i zwiększamy jakość i wartość naszych projektów i działań, lepiej jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby odbiorców i odbiorczyń tych działań i też zwiększamy prawdopodobieństwo udziału osób, które są, no, reprezentują bardziej różnorodne punkty widzenia, bardziej różnorodne doświadczenia i perspektywy. I też myślę sobie o tym, że w dobie takiego zawężania się różnych środowisk i życia w bańkach, przyjmowanie też tej różnorodnej perspektywy i włączanie różnych grup osób do działań, do planowania jest tym bardziej istotne, żebyśmy mogli budować w ogóle przestrzenie dialogu. Powoli też zaczyna być tak, że różnego rodzaju rozwiązania związane z różnorodnością i równością zaczynają być po prostu wymagane prawnie, czyli istnieją takie przepisy związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w obszarze na przykład dostępu do usług, dostępu do opieki zdrowotnej, do ubezpieczeń, do edukacji, które mówią o zakazie dyskryminacji. W związku z tym część tych rozwiązań, o których będziemy dzisiaj mówić, będzie bardziej odpowiadało na to istniejące też prawo.
I program naszego webinarium będzie, tak jak wspomniałam, przechodził przez kilka etapów związanych z planowaniem działań i realizacją działań. Zaczniemy od badania potrzeb i to badanie potrzeb będzie odnosiło się zarówno do tego etapu planowania, wymyślania tak naprawdę projektu, wydarzenia, działania, jak i badania potrzeb w trakcie rekrutacji, do projektu, który już jakoś jest zaplanowany, jest wdrażany. Druga część będzie się odnosiła do zespołu i to też na dwóch etapach: zespołu, który planuje, wymyśla projekt lub działanie, i zespołu, który później go realizuje. Będziemy się zajmować kwestią miejsca, o ile mamy do czynienia z miejscem w realu, miejsca realizacji wydarzenia lub działania, ale też zwrócę uwagę na to, że chodzi nie tylko o miejsce, w którym na przykład realizowana jest konferencja albo szkolenie, ale też o miejsca, powiedziałabym, towarzyszące, czyli miejsca, w których są organizowane wydarzenia towarzyszące, typu na przykład kolacja pokonferencyjna albo jakaś gala, i też miejsca związane z noclegiem osób uczestniczących. Kolejna część będzie dotyczyła czasu w szerokim tego słowa znaczeniu, to znaczy harmonogramu projektu i terminu wydarzenia i kalendarza, po prostu kalendarza rocznego, kalendarza akademickiego, kalendarza szkolnego, tych wszystkich rodzajów kalendarzy, które możemy brać pod uwagę, planując nasze wydarzenie. Poruszymy kwestię dojazdu do miejsca, w którym jest realizowane wydarzenie. Poruszymy kwestię informacji i promocji. I tutaj szczególnie istotne będą kwestie związane z językiem i obrazem, przy czym ta kwestia języka i obrazu jest też kwestią horyzontalną i ona właściwie się przewija przez wszystkie elementy planowania i realizacji działań. Następnie przejdziemy do takiej części, która mówi o tym, jak dbać o kwestie równości i różnorodności w kontekście osób, które prowadzą działania edukacyjne, informacyjne albo gości wydarzenia. Osobną część poświęcimy językowi i osobną na koniec poczęstunkowi podczas wydarzenia, bo to chociaż może się wydawać nieistotne, to jednak jest tak, że jest to jedna z podstawowych potrzeb takich fizjologicznych i wtedy, kiedy ktoś na przykład nie może skorzystać z planowanego przez nas poczęstunku, który miałby być na przykład wyłącznie kawą lub herbatą, to zaczyna być problem. I na początek, i jeszcze to, co chcę powiedzieć, to, że starałam się przygotować tą prezentację w taki sposób, żeby uwzględniać takie cechy tożsamości, czy tak zwane przesłanki, z powodu których ludzie czasem doświadczają nierównego traktowania albo dyskryminacji, jak płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, religia, światopogląd, czyli wyznanie lub bezwyznaniowość, stopień sprawności fizycznej lub szerzej stan zdrowia, wiek, orientacja seksualną i status społeczny i ekonomiczny, bo pod tymi wszystkimi kątami możemy patrzeć na kwestie dostępności naszych działań i kwestie też uwzględniania różnorodności. Na początek chcemy zaprosić do wypełnienia przez Państwa ankiety krótkiej dotyczącej właśnie Waszego doświadczenia z organizacją wydarzeń uwzględniających kwestie równości i różnorodności. I mamy tutaj trzy opcje odpowiedzi. Chcę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Są to odpowiedzi takie do wyboru na pytanie dotyczące Waszych doświadczeń z organizacją wydarzeń, które uwzględniają kwestie równości i różnorodności. Spotykam się z tym tematem po raz pierwszy. To jest pierwsza odpowiedź. Uczestniczyłem lub uczestniczyłam w takich wydarzeniach, ale nie w roli osoby organizującej, czyli takie doświadczenia troszkę pobieżne. Wiemy jak i co robić, ale nie robiliśmy tego osobiście. I ostatnia część, ostatnie pytanie. Tak, mam przygotowanie, staram się wdrażać tę perspektywę przy organizacji wydarzeń w swojej pracy. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Tutaj widzę, że i to jest bardzo dobrze, że duża część osób nie tylko na przykład uczestniczyła w tego rodzaju wydarzeniach, które uwzględniają perspektywę równości i różnorodności, ale także ma
przygotowanie do realizowania takich działań i stara się wdrażać tę perspektywę. Mam nadzieję, że też dzięki czatowi będzie możliwość podzielenia się doświadczeniami w tej kwestii. To ta prezentacja i to webinarium jest przygotowane w oparciu o moje własne doświadczenia, ale także o doświadczenia zebrane przez trenerów, trenerki antydyskryminacyjnych zrzeszonych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Więc myślę, że im więcej jest takich osób, które dzielą się swoim doświadczeniem i puszczają dalej tą wiedzę, tym lepiej. Mam nadzieję, że odpowiemy na potrzeby wszystkich osób i tych, które po raz pierwszy spotykają się z tematem. Bardzo się też z tego cieszę, że są takie osoby i tych, które mają już pewną wiedzę w tym zakresie. Ja jeszcze może powiem kilka słów, zanim przejdę do tych poszczególnych etapów planowania czy realizacji projektów. Po pierwsze, że tą perspektywę równościową, antydyskryminacyjną, perspektywę różnorodności warto uwzględniać od samego początku planowania projektu czy planowania działania jakiegokolwiek, a to dlatego, że i jeżeli chodzi o czas, który może nam zająć przygotowanie jakichś zadań, przygotowanie jakichś materiałów, i jeżeli chodzi o pieniądze, jest po prostu konieczne. Czyli może być tak oczywiście, że my dopiero w trakcie realizacji projektu orientujemy się, że bardzo byśmy chcieli, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla osób, które posługują się polskim językiem migowym i nie przewidziałyśmy albo nie przewidzieliśmy na to pieniędzy w budżecie, natomiast podejmujemy dodatkowy wysiłek, żeby to się wydarzyło, to tłumaczenie. Natomiast dużo bardziej komfortowa jest taka sytuacja, w której te środki i to działanie jest zaplanowane, zanim zaczniemy realizować poszczególne kroki projektu. To mi się wydaje, że to jest dosyć oczywiste, ale warto to podkreślić, dlatego że sam research dotyczący tego, jakie mogą być koszty albo ile coś może zająć czasu, też jest właśnie czasochłonny. Ja mogę tutaj podać taki przykład, że zdecydowaliśmy się na organizację Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka po raz kolejny w takim miejscu, które nam udostępnia swoją przestrzeń nieodpłatnie, natomiast nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. I uzgodnienia dotyczące tego, w jaki sposób można byłoby to zrobić z konserwatorem zabytków, ponieważ tam w tym miejscu, to miejsce jest objęte opieką konserwatora zabytków, zajęło tak naprawdę kilka tygodni. Więc to jest jeden z argumentów za planowaniem z odpowiednim wyprzedzeniem. Chcę też powiedzieć, że te rozwiązania, o których ja będę mówić, nie zawsze, nie wszystkie są od razu naraz do wdrożenia, ale każdy krok w kierunku uczynienia jakiegoś działania bardziej dostępnym i bardziej uwzględniającym różnorodność jest ważny. No i też jest tak, że nie wszystkie potrzeby mogą zostać uwzględnione naraz, bo mogą się po prostu w jakiś sposób wykluczać. I tutaj też podam taki przykład. Ostatnio na demonstracji osób z niepełnosprawnościami słyszałam taki głos jednej dziewczyny, która jest głucho niewidoma i porusza się z laską. Ten głos dotyczył tego, żeby nie likwidować wszystkich takich elementów architektonicznych, które zaznaczają różnice poziomów, które to postulaty wnoszą osoby poruszające się na wózkach, ponieważ dla niej to po prostu zmniejsza bezpieczeństwo w poruszaniu się po ulicach. Także na pewno są rozwiązania, które są w stanie pogodzić różne potrzeby, ale nie zawsze i nie wszystkie. Zaczynamy w takim razie od badania potrzeb. Te rzeczy, które będę miała tutaj Państwu do przekazania, one są ułożone w takie checklisty często. Mam nadzieję, że to ułatwi po prostu też odbiór i przyswojenie sobie. Po pierwsze, jak mówimy o potrzebach, to warto czasem zwrócić uwagę na kwestie potrzeb praktycznych i strategicznych. Praktyczne potrzeby to są takie potrzeby, które, powiedzmy, łatwiej przychodzą ludziom do głowy,
A strategiczne potrzeby to są takie potrzeby, które odnoszą się do konieczności wprowadzania takich zmian, które są dużo głębiej, powiedziałabym, ukryte. Ja podam taki przykład. Jeżeli zapytamy na przykład kobiety, które się opiekują dziećmi, w jaki sposób poprawić ich sytuację i zmniejszyć obciążenie opieką nad dziećmi, a one na przykład mieszkają w małych miejscowościach albo na wsi, to taka praktyczna odpowiedź, czy odpowiedź uwzględniająca tą potrzebę praktyczną może brzmieć: potrzebujemy po prostu żłobka. A strategicznie, jak myślimy o tym problemie, to oczywiście żłobek tam też się mieści, ale być może potrzebne by było także zwiększenie wpływu tych kobiet na procesy podejmowania decyzji w gminie, na przykład na to, w jaki sposób jest dzielony budżet i żeby ten żłobek powstał, ale także takie działania, które zwiększą zaangażowanie mężczyzn czy opiekunów męskich w wychowanie dzieci. Więc te dwa rodzaje potrzeb dobrze jest badać wśród tych osób, do których planujemy skierować działanie. Po drugie, na takim etapie planowania projektu, planowania działania, dobrze jest ustalić sobie jakieś kryteria różnorodności, na których faktycznie nam zależy. To znaczy, że jeżeli planujemy jakiś taki projekt, który ma odpowiadać na pewne braki albo właśnie nie zrealizowane jeszcze potrzeby albo niewypełnione jeszcze interesy, to dobrze ustalić sobie jakieś kryteria, które pomogą nam później ocenić, czy faktycznie to działanie, które planujemy, udaje się je realizować w taki sposób, żeby było bardziej różnorodne. Czyli jeżeli na przykład z reguły mamy na szkoleniach osoby z Warszawy, a zależy nam na tym, żeby pojawiły się osoby z mniejszych miast, to możemy stworzyć takie kryteria, które powiedzą: przy tych samych kompetencjach będziemy dążyć do zwiększenia liczby osób, które pochodzą spoza dużych ośrodków miejskich. I tego rodzaju kryteria mogą odnosić się do różnych tych cech, mogą płci, wieku, dotyczyć pochodzenia etnicznego i innych kategorii. I to, co jest bardzo, bardzo ważne, te kryteria nie mogą być niejawne. One muszą być jawne, one muszą być otwarcie komunikowane po to, żeby ludzie mieli możliwość się do nich odnieść i wiedzieć po prostu, w jaki sposób też ich na przykład aplikacje są oceniane. Na etapie planowania projektu, biorąc pod uwagę to badanie potrzeb, możemy też zadbać o to, żeby do zespołu projektowego albo tego zespołu, który planuje projekt, włączyć osoby, które reprezentują grupy, na których nam szczególnie zależy. Przy czym też bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że oczywiście nie każda osoba z niepełnosprawnością reprezentuje wszystkie osoby niepełnosprawne. Nie każda kobieta reprezentuje wszystkie kobiety, ale włączanie osób z tych grup, na których nam zależy, im więcej, tym lepiej oczywiście, albo im bardziej reprezentatywne, tym lepiej, na pewno zwiększy prawdopodobieństwo, że nasz projekt będzie bardziej odpowiadał na potrzeby różnorodnych grup. I można się też skonsultować z organizacjami, które zrzeszają osoby należące do poszczególnych grup, na przykład do organizacji kobiecych, organizacji osób z niepełnosprawnościami, do organizacji osób z niepełnosprawnościami różnych grup, różnych rodzajów, bo to też przecież są różne potrzeby, do organizacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, i w ten sposób na pewno nasz projekt będzie lepszy. I tutaj jeszcze jest kilka takich właśnie uwag, że nie wszystkie potrzeby dają się pogodzić i naprawdę to trzeba wziąć pod uwagę. Bardzo ważne jest to, że jeżeli pytamy o jakieś potrzeby na poziomie czy na etapie rekrutacji, to musimy mieć pewność, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby albo że czynimy wszystkie starania, żeby móc na nie odpowiedzieć, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że posiadamy pewne ograniczenia i ostateczna decyzja na przykład o tym, czy ktoś będzie mógł wziąć udział w naszym działaniu, będzie podjęta już w indywidualnym kontakcie. Ja za chwilę Państwu pokażę przykłady tego rodzaju ogłoszeń, ankiet zgłoszeniowych, które właśnie pomagają na tym etapie uwzględniać kwestie równości i różnorodności.
Te przykłady to są przykłady z takiego wydarzenia edukacyjnego, które organizowała Fundacja Autonomia. To wydarzenie się nazywało Akademia Treningu Vendo. Była to roczna szkoła trenerska przygotowująca do prowadzenia tych, do prowadzenia szkoleń metodą Vendo. I teraz ten plik zostanie też później Państwu udostępniony. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na kilka elementów, które tutaj są, mogą być istotne, czy mogą być uwzględniane. Po pierwsze, myśmy w tym projekcie zakładały właśnie, że chcemy mieć różnorodność i określiłyśmy na poziomie 20% na przykład to, że chciałybyśmy, żeby 20% osób uczestniczących stanowiły kobiety z mniejszości lub pracujące z takimi grupami kobiet. Na przykład znające polski język migowy, ale należące też do mniejszości narodowych, etnicznych i tak dalej. I ten, powiem to, kryterium udało nam się nawet w wyższym stopniu zrealizować. Ale też tutaj jest taki fragment, który mówi o tym, że my podejmiemy różnego rodzaju działania, żeby umożliwić udział w Akademii wszystkim potencjalnym uczestniczkom, bez względu właśnie na przykład na stopień sprawności albo zakres zaangażowania kandydatki w pracę opiekuńczą. Natomiast nasze możliwości były ograniczone w pewnym stopniu i ostateczne decyzje zostały podjęte już właśnie w takim kontakcie indywidualnym. Przy czym chcę zaznaczyć, że udało się tak zrobić, że żadna uczestniczka nie musiała zrezygnować tylko dlatego, że myśmy nie były w stanie wypełnić jakichś jej potrzeb albo warunków uczestnictwa. Dobrze, tutaj jest przykład ankiety zgłoszeniowej i w tej ankiecie zgłoszeniowej pojawiło się, to była dosyć długa ankieta, ale pojawiły się pytania o kwestie obywatelstwa, kwestie tożsamości płciowej, między innymi dlatego, że właśnie miałyśmy wyznaczone te kryteria dotyczące udziału osób z mniejszości, ale także po to, żeby móc odpowiedzieć na potrzeby. To jest taki fragment, który dotyczy kwestii opieki nad osobami tak zwanymi zależnymi. Ja nie lubię tego sformułowania, ale jest tu pytanie o to, czy sprawujesz w stosunku do bliskiej ci osoby opiekę w takim stopniu, który uniemożliwiałby opuszczenie miejsca zamieszkania na czas kursu, o ile nie zostanie zorganizowane zastępstwo. I kolejne pytanie, w jaki sposób definiujesz, jeżeli definiujesz się jako osoba posiadająca jakiś rodzaj niepełnosprawności, to jaki to jest rodzaj, co może ci umożliwić pełny udział w akademii i tak dalej. I myśmy te informacje analizowały i zapewniłyśmy w takim zakresie, w jakim to było potrzebne, właśnie dostępność. To w takim razie przejdziemy do kolejnej części, która mówi o zespole. W jaki sposób my możemy, tworząc zespół, uwzględniać kwestie równości i różnorodności. Po pierwsze, warto dbać o różnorodny zespół, dlatego że nie mając jakiejś perspektywy, nie mając jakiegoś doświadczenia, nawet czasem posiadając jakąś wiedzę, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych potrzeb osób, które na przykład są, nie wiem, matkami, ojcami i świadczą opiekę nad dzieckiem, albo różnych potrzeb związanych z dostępnością materiałów edukacyjnych. I dlatego na przykład zadbanie o to, żeby w naszym zespole była osoba, która ma małe dziecko, na przykład niemowlę, na pewno pozwoli nam właśnie na dodanie tej nowej perspektywy i uwzględnienie potrzeb osób, które do podobnych grup należą. Ja w ogóle tutaj nawiążę do tytułu tego naszego webinarium. Ja je zatytułowałam Trzecie Oko, dlatego że mam takie poczucie, że takie zwiększenie wrażliwości po uwzględniającej kwestie równości i różnorodności to jest zyskanie takiego trzeciego oka, które pozwala nam widzieć rzeczy, których do tej pory nie widziałyśmy albo nie widzieliśmy. Czasem nie wystarczy trzecie oko, ale też właśnie perspektywa osób, które należą do grup innych niż my sami czy my same. Warto w tym zapraszaniu do zespołu projektu, czy w ogóle w
na etapie planowania albo realizacji działania docierać różnymi, korzystać z różnych form informowania o projekcie albo o działaniu, docierać do różnych osób, do osób z różnych grup, do których kierujemy działania. I tutaj ważne jest takie hasło nic o nas bez nas. W szczególności dotyczy to takiej sytuacji, jeżeli nasze działanie lub projekt jest skierowany do osób z grupy jakiejś mniejszościowej, ale nawet nie tylko mniejszościowej, po prostu jakiejś specyficznej grupy. Bardzo ważne jest, żeby w zespole projektowym były osoby, które do takiej grupy należą, bo one wniosą perspektywę, której my po prostu nie mamy. I w pracy zespołu dobrze jest uwzględniać potrzeby osób należących do tego zespołu, jeżeli chodzi o to, w jakim czasie najlepiej realizować czy planować wspólne prace, w jakim miejscu, na ile ono jest dostępne, w jaki sposób będziemy się komunikować w trakcie pracy, bo te wszystkie kwestie mogą być istotne, jeżeli nasz zespół naprawdę jest różnorodny. W planowaniu pracy, jeżeli chodzi o zespół, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są dzielone funkcje, odpowiedzialność, tak żeby one nie powielały jakichś stereotypów, czyli na przykład, żeby nie było tak, że kierownikami projektu są mężczyźni, a asystentkami są kobiety wyłącznie i też, żeby kwestie wynagrodzenia uwzględniały kwestie równości płci między innymi, bo to głównie na tej linii obserwowane są różnice w wynagrodzeniach. Ale te różnice w wynagrodzeniach mogą też dotyczyć kwestii na przykład kwalifikacji albo stanowisk i też w takim równościowym zespole staramy się dążyć do tego, żeby różnice w zarobkach między osobami na niższych stanowiskach tak zwanych albo wykonujących mniej odpowiedzialne tak zwane prace nie były znacząco różne od tych osób, które są na tak zwanych wyższych stanowiskach. Istnieją także sposoby podejmowania decyzji i dyskusji, które wspierają różnorodność i warto je uwzględniać w swojej pracy, żeby znów decyzje nie były skupione w rękach jednej osoby, która jest w takiej hierarchicznej strukturze najwyżej. I w dłuższej perspektywie, myśląc o swojej organizacji i zespołach roboczych, można pomyśleć o wdrożeniu różnych rozwiązań z obszaru zarządzania różnorodnością. To jest duży osobny temat, więc ja go tutaj nie będę poruszać. Natomiast można to uwzględnić. Można mieć procedury, polityki wewnętrzne, które będą wspierać właśnie różnorodność. I przejdziemy teraz do kwestii miejsca, miejsca pracy, miejsca realizacji działań. I jeżeli chodzi o miejsca, no to to, co najszybciej nam przychodzi do głowy, to jest to, żeby te miejsca, w których realizujemy działania, były dostępne architektonicznie. To znaczy, żeby osoby poruszające się na wózkach, albo osoby poruszające się schodzikami, albo o kulach, które niekoniecznie mogą na przykład wysoko podnosić nogi, mogły z tej przestrzeni swobodnie korzystać. Czyli konieczne są podjazdy, konieczne jest uwzględnienie szerokości wejść. I tutaj podam przykład, to są konkretne wielkości i konkretne wymiary. Ja ich w tej chwili nie podam, one są dostępne w internecie. Natomiast większość starych wejść i starych drzwi jest zbyt wąska, żeby przejechał tam ten standardowy wózek, tak zwany wózek inwalidzki. Bardzo często zdarza się, że jest wejście do budynku dostosowane, czyli jest jakiś rodzaj podjazdu, ale toalety nie są dostosowane. Warto zwrócić uwagę na to, czy w budynku, w którym chcemy pracować, działać, są windy, jeżeli nasze wydarzenie jest realizowane na piętrze. Warto zadbać o to, żeby ustawienie sali pozwalało na swobodne przemieszczanie się po tej sali osoby na wózku. I jest tak, że my czasem możemy wiedzieć, że ktoś poruszający się na wózku będzie brać udział w naszym wydarzeniu, jeżeli była ankieta wcześniej, ona została wypełniona i to zostało uwzględnione, ale jest część takich wydarzeń, które organizujemy i nie wiemy, kto w nich weźmie udział, więc tym bardziej warto wziąć to pod uwagę. Ważna jest też kwestia napisów, włączników, światła, wysokość oznaczeń i stolików, na przykład stolika, na którym jest catering albo stolika, na którym jest kawa, herbata. Możemy też zadbać o kwestie oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku. To najczęściej są takie oznaczenia napisane Braillem.
jeżeli chodzi o też to, w jaki sposób możemy zadbać o przestrzeń, żeby ona była bardziej różnorodna i równościowa, to możemy zadbać o neutralność religijną, czyli zadbać o to, żeby w przestrzeniach, w których pracujemy, nie było symboli religijnych, chyba że one są istotne dla tego wydarzenia, dla tej grupy, to wtedy oczywiście, że one mogą być. Jeżeli wydarzenie ma charakter religijny, to mogą być takie symbole. Jeżeli wydarzenie ma charakter religijny ekumeniczny, to też warto, żeby była wielość tych symboli. I to, co jest też istotne, to jest to, żeby zobaczyć, czy przestrzeń jest wolna od przekazów, które powielają stereotypy, albo jakiś niosą taki dziwny, czasem nierównościowy przekaz. I znowu tu podam przykład. Ja ostatnio weszłam do działu zamówień publicznych jednego z uniwersytetów w Polsce i tam na drzwiach toalety, jedynej toalety w tym biurze, był znaczek z przekreśloną kobietą. Nie miałam okazji zapytać, co osoby zarządzające tą przestrzenią miały na myśli, ale to jest właśnie tego rodzaju symbol. Czasem są kalendarze z, na przykład z kobietami na motorach albo autach w jakichś takich seksualnych pozach. No, różne obrazy, różne symbole mogą wnosić ten nierównościowy czy dyskryminujący przekaz. Kolejna kwestia to jest to, w jaki sposób możemy zadbać o zwiększenie tej dostępności i różnorodności, to jest zatrudnienie lub zaangażowanie przeszkolonych asystentów, asystentek, które wesprą udział osób z niepełnosprawnościami najczęściej. W naszym wydarzeniu możemy też zadbać o to, żeby mieć toalety tak zwane gender neutral. Są toalety dostępne dla każdego bez względu na płeć, ponieważ część osób nie identyfikuje się ani jako mężczyźni, ani jako kobiety i też część osób ma taki wygląd, który odstaje od standardowego wyobrażenia na temat tego, jak wygląda kobieta i mężczyzna i spotykają się z negatywnymi komentarzami dotyczącymi swojej obecności w danej toalecie. Często też jest tak, że na przykład toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest toaletą damską i właściwie trudno by było wtedy powiedzieć, co ma zrobić mężczyzna poruszający się na wózku. I warto też zadbać o miejsca przewijania dla dzieci, które też nie będą w toaletach wyłącznie damskich, bo oczywiście są też osoby, które nie są kobietami i które są w stanie przewijać dzieci. Dobrze, to następna kwestia czasu, który nas goni, ale postaramy się przejść do końca. No więc tak, po pierwsze warto jest skonsultować czas realizacji wydarzenia z osobami, do których kierowane jest. I tu podam przykład naszego. W ostatnim projekcie harmonogram tak był zaplanowany, że ważny moment projektu wypadał w czasie sesji na uczelni, wtedy, kiedy osoby studiujące nie miały szans na zaangażowanie się w nasz projekt. Czyli to warto uwzględnić. Dobrze jest wybrać termin działań, uwzględniając kalendarz świąt religijnych i tutaj chciałabym się znowu odwołać do tego przykładu Akademii Treningu Wendo. Harmonogram Akademii Treningu Wendo uwzględniał różne święta religijne i to zostało zakomunikowane, że na przykład jeden termin zjazdu koliduje ze świętami na przykład prawosławnego Bożego Narodzenia, inny termin zjazdu koliduje z jakimś świętem katolickim, bo po prostu nie jesteśmy w stanie zrealizować działań, które by nie kolidowały z żadnymi świętami religijnymi. I dobrze jest też uwzględnić w tym naszym harmonogramie, o ile są w naszej grupie osoby wykonujące pracę opiekuńczą, czas, jeżeli chodzi o to, w jakich godzinach, w jakich porach dnia będzie się odbywać działanie. Tutaj właśnie jest, teraz wyświetla się ten harmonogram Akademii Treningu Wendo i można sobie zobaczyć, że tu jest właśnie Wielkanoc prawosławna, tutaj jest Boże Ciało rzymskokatolickie, tutaj jest z kolei święto muzułmańskie, które wypada w terminie zjazdu, więc w taki sposób poradziłyśmy sobie z kwestią pogodzenia różnych potrzeb, jeżeli chodzi o czas.
Następną kwestią, czy następnym obszarem jest kwestia dojazdu na miejsce, w którym wydarza się nasze działanie, nasze szkolenie, konferencja. Po pierwsze, warto jest możliwie wcześniej komunikować miejsce wydarzenia, zwłaszcza jeżeli ludzie po pierwsze mają uczestniczyć w tym wydarzeniu osoby z niepewnością ruchu, dlatego że te osoby często muszą sobie z dużym wyprzedzeniem planować dojazd. I ja na przykład dzisiaj sprawdzałam, jak w Warszawie jest z taką usługą transportu taksówkowego dla osób z niepełnosprawnością i należy to deklarować na 3 dni przed chęcią skorzystania z tej usługi, ale czasem to jest jeszcze więcej. A po drugie jest tak, że jeżeli ludzie mają pokryć sami koszty dojazdu, to im wcześniej się kupuje bilety, czy to na autobusy, czy na pociągi, tym jest taniej. Dobrze jest zorganizować wydarzenia w takich miejscach, do których można dojechać transportem publicznym. Jeżeli tak nie jest, a my możemy to zrobić, to warto zorganizować transport, a nie zakładać, że ludzie się jakoś dogadają między sobą i dojadą samochodami tych osób, które samochody mają. W miejscach, w których jest szkolenie, wydarzenie, konferencja, dobrze, żeby były miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, ale też dla osób, które przyjechały na rowerach i muszą po prostu zostawić gdzieś przypięty ten rower. Można też czasem w niektórych przypadkach, i tak było w przypadku Akademii Treningu Vendo, zaoferować organizację dojazdu dla osób, które nie mają takiej możliwości. Jedna z naszych uczestniczek mieszkała na wsi, skąd właściwie nie ma transportu publicznego. W związku z tym przed każdym zjazdem przyjeżdżałyśmy do niej i razem z nią jechałyśmy na zjazd. I też jest tak, że jeżeli ludzie samodzielnie mają pokrywać koszty dojazdu, to można wdrożyć takie rozwiązania, które wyrównują obciążenie finansowe. Na przykład poprzez solidarne dzielenie się kosztami transportu razem z tymi osobami, które ich nie ponoszą. Załóżmy, że w wydarzeniu uczestniczy 20 osób, 10 jest z miejsca, w którym realizowane jest działanie, na przykład z Warszawy, 10 dojeżdża i wtedy koszty tych 10 osób są dzielone pomiędzy 20 osób i w ten sposób równo rozłożone jest to obciążenie. Jeżeli chodzi o informacje i promocje, dokładnie, bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na język, jakim się posługujemy i na obrazy, których używamy. Warto udostępniać też informacje o naszych działaniach w różnych formach i różnymi kanałami, zarówno przez internet, jak i przez media tradycyjne, plakaty, spotkania informacyjne. To też zależy od tego, do kogo kierujemy nasze działanie. Mamy możliwość też udostępniania i informacji poprzez ogłoszenia tłumaczone na polski język migowy, jeśli chcemy, żeby w naszym wydarzeniu uczestniczyły osoby głuche, i tutaj mam na myśli głuche przez duże G, albo po prostu osoby posługujące się polskim językiem migowym. I tutaj są dwie kwestie, bo te osoby mogą korzystać, czy mogą to być osoby uczestniczące, ale mogą to być też osoby, które będą potencjalnie prowadzącymi albo referującymi. I ja pokażę dwa przykłady. Jak zostało wspomniane, jestem uczestniczką czy członkinią grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, która co roku organizuje taki obóz feministyczny, który się nazywa Feministyczna Akcja Letnia i od kilku lat mamy ogłoszenia w polskim języku migowym. I tutaj z kolei jest przykład ogłoszenia o konferencji Kobiece Utopie, która się odbyła we wrześniu w Krakowie i była organizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii. I tutaj na tej konferencji, na tą konferencję mogły się zgłosić osoby posługujące się polskim językiem migowym, także jako prelegentki czy prelegenci. To często pozostaje jednak jakoś, rzadko się pojawiają osoby posługujące się PJM na konferencjach tak zwanych standardowych, a nie związanych z tym rodzajem niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o dostępność, taką bardzo podstawową, to warto pamiętać o tym, żeby ogłoszenia i formularze zgłoszeniowe były bezpośrednio na stronach internetowych, a nie na przykład w PDF-ach jako załączniki, ponieważ czytniki dla osób z niepełnosprawnością wzroku nie obsługują takich nieaktywnych dokumentów.
I tutaj są jeszcze takie dwie uwagi ogólne dotyczące informowania, to znaczy, żeby, i to jest ważne, to znaczy, żeby prowadzić promocję i informację dedykowaną do osób, na których nam szczególnie zależy i żeby informować o staraniach o równość i różnorodność i dostępność, czyli nie zakładać, że ktoś wie, że budynek, w którym organizujemy wydarzenie jest dostępny, tylko warto to pisać, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami na przykład tak często trafiają na bariery architektoniczne i innego rodzaju, że właściwie zakładają, że coś jest niedostępne i niedostosowane. Więc jeżeli jest, to warto o tym wspomnieć. I to też tworzy taką rzeczywistość, perspektywę, w której to jest bardziej oczywiste. Więc przechodzimy do kwestii osób prowadzących i gości. I teraz tak, warto bardzo świadomie, intencjonalnie dobrać osoby, które mają zabierać głos, prowadzić szkolenie albo moderować. Nie tylko biorąc pod uwagę oczywiście ich merytoryczny poziom, ale także właśnie uwzględniając kwestie różnorodności perspektyw, doświadczeń i tożsamości. I to ma nie tylko wizerunkowy charakter, po prostu ludzie, którzy są kobietami, ludzie, którzy są mężczyznami, ludzie, którzy są obywatelami tego kraju i ludzie, którzy nie mają obywatelstwa tego kraju, ludzie poruszający się sprawnie i ludzie, którzy trafiają bez przerwy na bariery, mają zupełnie inne tożsamości i doświadczenia i to może podnieść też jakość tej pracy, którą razem wykonujemy. Dobrze jest też promować niestereotypowe rozwiązania i podejścia. Na przykład, jeżeli będziemy organizować opiekę dla dzieci na czas trwania konferencji albo szkolenia dla tych uczestniczek i uczestników, którzy mają pod swoją opieką dzieci, to dobrze, żeby te osoby, które będą wykonywać na czas konferencji opiekę, nie były wyłącznie studentkami pedagogiki na przykład, ale żeby były też mężczyznami na przykład. I też to, co jest bardzo ważne, to to, żeby naprawdę doceniać i uznawać ekspertyzę osób, które należą do danych grup mniejszościowych. Jeżeli mamy taką możliwość, to zapraszajmy ekspertki, ekspertów z danej grupy, której dotyczy tematyka, żeby nie mówić o ludziach za nich, tylko żeby oni mogli w swoim własnym imieniu się wypowiadać. I są różnego rodzaju narzędzia, którymi możemy właśnie świadomie wpływać na i jakby świadomie traktować tą kwestię osób, które prowadzą czy są gośćmi na naszych wystąpieniach. I chciałam Państwu tutaj pokazać ogłoszenie takiej inicjatywy Champions of Change, prezesów różnych firm w Polsce, sygnatariuszy Karty Różnorodności, którzy na przykład przyjęli jako zasadę swojej pracy, że nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety. I to jest po prostu zasada, którą mam nadzieję stosują po dziś dzień, bo oczywiście jedno to założenie, a drugie to praktyka, ale mam nadzieję, że tak jest. Dobrze jest też ustalić z osobami prowadzącymi i gośćmi standardy dotyczące równościowego języka i zachowania. Dobrze, i to jest istotne, przekazać im informacje dotyczące uczestniczek i uczestników, a związane z ich różnorodną tożsamością, niekoniecznie mówiąc, że Ania to lesbijka, ale żeby mówić, że na przykład w grupie osób są osoby, które mają różne rodzaje niepełnosprawności albo różne tożsamości, jeżeli chodzi o orientację seksualną, albo różne pochodzenie, albo różne wyznanie, bo to może mieć znaczenie dla tego, w jaki sposób te osoby będą później ich perspektywa będzie uwzględniana w wystąpieniu czy w prowadzeniu. I tylko dzięki temu ta osoba prowadząca będzie mogła uwzględnić właśnie tą różnorodność. Mamy jeszcze 5 minut maksymalnie, w związku z tym postaram się zobaczyć, na co możemy sobie jeszcze tutaj pozwolić. I chciałabym bardzo szybko zaprosić do jednego ćwiczenia. Chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli za chwilę zdania i co do chociażby jednego wskazali na czacie, jakiego rodzaju założenie albo normę dane zdanie zakłada.
Mamy trzy zdania: porcja wegetariańska czy normalna, albo ludzie o odmiennej orientacji są w Polsce dyskryminowani, albo wyjechaliśmy na wakacje do Indii na 2 tygodnie, powrót do cywilizacji był ciężki. Czyli jakiego rodzaju norma się kryje za tymi zdaniami, albo jednym z nich? Tutaj jest odpowiedź taka, że założenie porcja wegetariańska czy normalna to, że wegetarianie stanowią większość, ale chyba chodziło o to, że wegetarianie i wegetarianki stanowią mniejszość, że tak, że danie wegetariańskie jest odchyleniem od normy, a albo że wegetarianie są nienormalni, czyli że normalna to jest jaka? Po prostu mięsna. Taka, która zawiera mięso, porcję. Tutaj mamy też, tak, w przypadku tego zdania wyjechaliśmy na wakacje do Indii na 2 tygodnie i powrót do cywilizacji był ciężki, że to jest odwołanie się do takiego podziału na północ-południe, na to, że cywilizacja to jest cywilizacja europejska, a reszta świata jest, jak to się mówi, zacofana. I też o orientacji seksualną, że inne niż heteroseksualna orientacje są odmienne, a ta jest standardowa. No dokładnie, czyli i o heteronormatywności. Czyli jest tutaj jasność co do tego, że język też w niesamowicie intensywny sposób może podkreślać, jakby może wpływać dyskryminująco i wykluczająco, ale może też być tak stosowany, żeby wspierał równość i różnorodność. I za chwilę się tym właśnie zajmiemy. Tutaj są kilka takich rekomendacji, o których trochę już była mowa i też i o języku, i o obrazie, o grafikach, ilustracjach, więc nie będę tego powtarzać. To wszystko znaczenie i naprawdę to trzecie oko bardzo, bardzo pomaga, chociaż nie wystarcza i czasem ta perspektywa osoby, która reprezentuje inne doświadczenie i tożsamość niż my, jest ważna. I mamy kolejne ćwiczenie na tablicy. Pytanie jest o to, który z obrazów reprezentuje bardziej równościową perspektywę. Tak, możecie sobie zaznaczyć, tutaj jest odpowiedź A albo B. I jak Wam się wydaje, który z tych obrazów nie powiela różnych uprzedzeń, nie zawiera jakiejś ukrytej normy czy założenia? No właśnie, to wydaje się, że to jest dosyć proste. Kończy nam się czas, więc może idziemy dalej. Tu już macie zaznaczoną odpowiedź B jako odpowiedź prawidłową. No w zasadzie to jest, może nawet nie wymaga komentarza, bo jest jasne. Tu jest następne ćwiczenie, również można w ten sam sposób zaznaczyć odpowiedź, która wydaje Wam się prawidłowa. Nie wiem, może Agato, chciałabyś tak na bieżąco komentować? Tak, ja tylko powiem, że tutaj były zaprezentowane dwa modele rodziny, no i jeden jest taki z tradycyjnym podziałem ról, a druga opcja to też miała być rodzina, to znaczy ja byłam przekonana, bo bardzo trudno znaleźć te obrazki, a akurat tego ja szukałam. Załóżmy, że to są po prostu kobieta i mężczyzna, chociaż potem jak przyjrzałyśmy się z Renatą, to nie z Renatą, tylko z Agnieszką, to tutaj być może to jest kobieta, no ale generalnie chodzi o dwie osoby, które wykonują tą pracę opiekuńczą. I tu mamy tą kwestię z tym posiłkiem, która odpowiedź jest tą, która... Tak, tak, tak. O, coś tam, jakaś kropeczka się pojawiła. Dobrze. I kolejna jeszcze, to może w kontekście szkoleń jest istotne. Czy wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenia, jest bardziej równościowe, czy wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia? Okej, tak. Dokładnie. Dobrze, dziękuję. To było takie krótkie ćwiczenie. I my teraz przejdziemy jeszcze do części związanej, właśnie nie wiem, w poczęstunek. Teraz jesteśmy w poczęstunku. Bardzo krótko też powiem, ale to jest ważne. Naprawdę warto, i to coraz częściej ma znaczenie, sprawdzić potrzeby żywieniowe uczestniczek i uczestników, jeżeli tylko jesteśmy w stanie zapewnić uwzględnienie tych różnych potrzeb. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na różne diety, to można wybrać jedną.
taką, która nie opiera się ani na wieprzowinie, ani na mięsie, ani na mleku i wtedy będą wszyscy mogli zjeść to jedzenie. Dobrze jest, żeby poczęstunek był podany w taki sposób, który umożliwia skorzystanie z niego. To znaczy, jeżeli na przykład mamy wysoko ustawiony stolik albo cały czas zmienia się układ jedzenia na stołach i przestawiane są naczynia z wodą gorącą albo termosy z kawą i tak dalej, to osoby z niepełnosprawnością wzroku albo z niepełnosprawnością ruchu, które są niżej, siedzą po prostu, nie będą mogły z tego skorzystać. Mamy dla Was takie oto pytanie. To jest sytuacja tak naprawdę. Właśnie. Dobrze, wyobraźcie sobie taką sytuację w czasie szkolenia, w pewnym momencie, w trakcie pracy w grupie, która przygotowuje ofertę dla różnorodnych grup klientów. Osoba prowadząca pyta, a co Państwo zaoferowaliby, gdyby z tej oferty miała skorzystać królowa angielska? A co jeśli na przykład osoba homoseksualna? I w odpowiedzi ktoś z uczestników odpowiada terapię. Nasza tolerancja ma swoje granice. Pojawiają się śmieszki. Osoba prowadząca w żaden sposób nie komentuje tej wypowiedzi. I teraz wyobraźcie sobie, że nastąpiła taka sytuacja, byliście świadkami tego i w jaki sposób moglibyście zareagować albo jak uważacie, która reakcja w największym stopniu jest skuteczna we wspieraniu równości i różnorodności. I tutaj są trzy takie reakcje do wyboru. Pierwsza to milczenie. Nic nie zrobię, ale być może napiszę w ankiecie ewaluacyjnej. Druga reakcja, zdystansowanie się. Komunikujemy wyraźnie, mów w swoim imieniu. Ja mam zupełnie inne zdanie. I trzecia, nazwanie tej właśnie sytuacji, tej wypowiedzi jako, że jest to wypowiedź wroga, nienawistna w stosunku do osób nieheteroseksualnych i taki komunikat, ja na pewno nie zaproponowałabym terapii. Tutaj widzimy, że na ten moment nie pojawiły się żadne te odpowiedzi, że milczenie byłoby tą najbardziej skuteczną we wspieraniu równości i różnorodności opcją, no bo nie, bo milczenie bardzo często po prostu wspiera ten przekaz dyskryminujący. I oczywiście też, ponieważ tutaj można było wybrać, która z tych opcji jest najbardziej równościowa, albo też na którą ja bym mogła sobie pozwolić, to rozumiem też, że właśnie ta druga opcja, że ja się dystansuję, mów w swoim imieniu, ale ja mam zupełnie inne zdanie, to jest zawsze dobre wtedy, kiedy mamy, powiedziałabym, ograniczoną chęć do takiego, powiedziałabym, skonfrontowania się z tą sytuacją, ponieważ najbardziej takie skuteczne długofalowo jest nazwanie tego zachowania, z którym mamy do czynienia. Ale obie te odpowiedzi, i druga, i trzecia, to są takie, które ograniczają właśnie te dyskryminacyjne przekazy i bardzo dziękuję za Wasze odpowiedzi. W ten sposób chyba kończymy kończymy webinarium. Ja jeszcze na koniec polecam kilka pozycji, z których można korzystać, czy przygotowując się do organizowania i realizowania działań, które byłyby bardziej równościowe i uwzględniały kwestie różnorodności. Nie będę teraz tego komentować, ale to można sobie przeczytać. No to, co jest na pewno bardzo, bardzo pomocne, to jest udział w szkoleniach, warsztatach, webinariach antydyskryminacyjnych albo poświęconych dostępności lub wdrażaniu rozwiązań antydyskryminacyjnych. Ponieważ bardzo szybko musieliśmy przebiec przez prezentację, to ja też zachęcam do kontaktu ze mną. Jak tylko będę mogła, to odpowiem na Państwa, na Wasze pytania i albo udzielę takich informacji, które pomogą znaleźć odpowiedź. Dziękuję Agato za prezentację. Dziękuję wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za Waszą aktywność i za to, że tak ładnie odpowiadacie za pytania, że też świadczy o Waszym doświadczeniu i wiedzy i wrażliwości na kwestie równości i różnorodności, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Seminaria organizuje pod PNGO.pl, nad kwestiami realizacyjnymi, technicznymi zajmuje się spółka Team Fact.
Webinarium było organizowane w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. W sprawie tego projektu można kontaktować się właśnie w taki sposób, jaki widać na tym slajdzie. Jest numer telefonu, adresy mailowe, adres strony internetowej i również adres profilu fanpage'a na Facebooku. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz za obecność i za udział w naszym webinarium. Bardzo zapraszamy na kolejne spotkania. Życzymy miłego dnia i już się żegnamy. Do widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.